określenia zastosowane w materiale. Ilekroć użyjemy określenia DDR, wiedz, że chodzi o drogę dla rowerów. Gdy padnie nazwa UTO, mamy na myśli urządzenie transportu osobistego. A jak pojawi się UWR, będzie chodziło o urządzenie wspomagające ruch. No i jeszcze pewien skrót myślowy i zarazem uproszczenie. Chodnik i drogę dla pieszych potraktowaliśmy jako synonimy. I aby każdorazowo nie wymieniać obu, używamy jedynie określenia chodnik. Symbolicznymi przedstawicielami danych kategorii postanowiliśmy uczynić rolki w przypadku rodziny UWR, monocykl elektryczny jako reprezentanta UTO i e-hulajnogę, symbolizując w ten sposób e-hulajnogi. No to do dzieła. Jezdnia, wzdłuż której wytyczona jest DDR. Którędy pojedziemy na e-hulajnodze? Oczywiście po DDR, która jest pierwszym i obowiązkowym wyborem dla e-hulajnogi. A czy zmieni coś fakt, gdy oprócz jezdni i DDR będziemy mieli jeszcze chodnik? Nie, nie zmieni to niczego. Wciąż pierwszym i obowiązkowym wyborem pozostaje DDR. A jeśli zamiast DDR będzie wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów? Otóż w pierwszej kolejności hulajnoga ma obowiązek korzystać z infrastruktury rowerowej, pojedzie więc pasem ruchu dla rowerów. A jeśli wzdłuż jezdni nie ma DDR, ale jest chodnik? Wówczas kluczowe jest ograniczenie prędkości na jezdni. Jeśli T jest nie większe niż 30 km na godzinę, mamy obowiązek jechać po jezdni. Jeśli zaś dopuszczalna prędkość na jezdni jest wyższa niż 30 km na godzinę, na legalu pojedziemy po chodniku. A jeśli dopuszczalna prędkość na jezdni jest wyższa niż 30 km na godzinę i nie ma chodnika, w takiej sytuacji nie pojedziemy wcale. No chyba, że łąką. Przy tej okazji, podczas przekraczania jezdni na e-hulajnodze możemy korzystać tylko i wyłącznie z przejazdów dla rowerów. E-hulajnoga to pojazd, a pojazdami nie wolno jeździć wzdłuż po pasach. Z UTO jest znacznie prościej. Jest DDR, jedziemy po DDR. Nie ma, jedziemy po chodniku. Na jezdnię wjechać nam nie wolno, łącznie z tym, że o pasie ruchu dla rowerów możemy zapomnieć. Nie ma DDR i chodnika, to nie pojedziemy wcale. No chyba, że łąką. Natomiast jezdnię możemy przekraczać tylko po przejeździe dla rowerów, bo UTO, tak jak e-hulajnoga, to pojazd. Dużo swobody mamy natomiast poruszając się wsparci przez UWR. Wówczas wybór miejsca do jazdy zależy wyłącznie od nas. Możemy swobodnie decydować, czy pojedziemy po chodniku, czy po DDR. Podobny wybór mamy również przy przekraczaniu jezdni. Otworem stoją i oficjalne pasy, i przejazd dla rowerów. Natomiast jazda po jezdni jest absolutnie wykluczona. I jeszcze jedno. Poruszając się na UWR nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych, a tym samym nawet małe dzieci ustawodawca na DDR wpuścił. Niestety. Wizualizację, w szczególności szerokości, skalę i proporcje, należy traktować jako poglądową. Wszystkie przykłady odnoszą się do osób, które mają co najmniej 10 lat oraz stosowne uprawnienia, w przypadkach gdy są one wymagane.